Pogoda, która w ostatnim czasie nam towarzyszy, w niczym nie przypomina zielonej i słonecznej majówki. Jednak zima, przynajmniej ta kalendarzowa, już dawno odeszła w niepamięć, a razem z nią możliwość uprawiania sportów zimowych. Jednym z nich jest narciarstwo biegowe, które jest ważnym elementem dla gminy Nowy Targ oraz Obidowej. Czy w takim razie miłośnicy biegówek są przez najbliższe miesiące skazani na urlop? Nie wyobrażam sobie, żeby na naszym terenie było lenistwo. No, jesteśmy bardzo aktywni, bardzo mocno pracujemy tutaj. I nie wyobrażam sobie w ogóle, żeby tu można było nic nie robić przez lato. Do Obidowej przyjdziemy, żebyśmy mogli przejść szlakami turystycznymi, pospacerować, pobiegać, chodzić z kijami, jeździć rowerem. No jest masa miejsc, gdzie można iść na turbat kilkoma wersjami, śladami olimpijczyków naszą trasą biegową. Można iść drugim wariantem, można przez Stare Wierchy, można od strony miasta Nowego Targu wyjść, zejść do nas. Jest tyle wariantów podróżowania z naszej strony, że naprawdę można dużą turystykę prowadzić i pieszą, i rowerową. W minioną sobotę można było się przekonać w praktyce, że w Obidowej nikt nie zamierza spoczywać na laurach. W sobotni bieg po zdrowy oddech zaangażowali się zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy, którzy nie kryli zadowolenia z faktu, że w Obidowej sport to całoroczna tradycja. Jesteśmy na trasie śladami olimpijczyków, gdzie akurat już śnieg zszedł, mamy wiosnę, ale dalej są tu organizowane zawody na ścieżce śladami olimpijczyków. Uważam, że jest to bardzo dobry też trening dla zawodowców, jak i dla amatorów, ale tutaj zaraz pani od amatorów się będzie wypowiadać, a ja mówię o zawodowcach. Jest to, można pobiegać, można pojeździć na rowerze śladami olimpijczyków. Myślę, że wioska Obidowa się bardzo dobrze rozkręca, jak i w zimę, tak i w lato. Uważam, że to miejsce to po prostu jest rewelacja. Zimą trasy, warunki po prostu super, a do Nordic Walking to naprawdę jest tutaj, są świetne podłoże, nie jest to kamieniste, nie dla wszystkich ludzi, także stawiam na tą Obidową i wierzę, że kiedyś tu powstanie porządny ośrodek przygotowań, no powiem dalej, olimpijskich. Bieg odbył się śladami olimpijczyków, jednak motywem przewodnim był zdrowy oddech. Oczywiście nazwa nie była przypadkowa. Nasza gmina przystąpiła do projektu LIFE, aby chronić nasze powietrze. Mamy różne działania właśnie takie, które mają na celu właśnie dotarcie do mieszkańców, uświadomienie im, że jakość powietrza jest bardzo ważna i musimy zwracać uwagę na to, czym oddychamy, bo nie tylko my, ale nasze dzieci i nasze przyszłe pokolenia będą później odczuwać skutki tej jakości powietrza, którą obecnie oddychamy. Zorganizowaliśmy dzień otwarty LIFE-u z okazji 25-lecia programu. Jest to bieg po zdrowy oddech Doliną Lepietnicy. Myślę, że uświadomienie sobie tego, że takie dni właśnie na świeżym powietrzu, w takim miejscu jak to, są bardzo dla nas ważne. Myślę, że większość z tych osób pewnie siedziałaby w domu przed telewizorem, a dzięki zorganizowaniu właśnie takiego wydarzenia mogliśmy się trochę poruszać i pooddychać tym zdrowym powietrzem. Dzisiaj akurat mieliśmy rano mały deszczyk, a więc myślę, że ten pył też został, osiadł nam na gruncie i to powietrze jest naprawdę dobre. Jak się okazuje, Obidowa propaguje zdrowy tryb życia i pamięta o sportowcach nie tylko w zimie. Sobotni bieg po zdrowy oddech to dopiero początek cyklu imprez sportowych, którymi w niedalekiej przyszłości Obidowa kolejny raz miło zaskoczy miłośników sportu.